Rodzina domaga się co najmniej 25 lat więzienia, obrona uniewinnienia. W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu ruszył proces Grzegorza P., który jest oskarżony o to, że w lipcu 2021 roku w Zawierciu śmiertelnie ugodził nożem 20-letniego Martina. Oskarżony do winy się nie przyznaje. Ja w tym dniu broniłem się tylko przed atakami tego napastnika, tego chłopaka i tej młodzieży. Biernie. Do zdarzenia doszło, gdy grupa młodych osób spędzała czas w lesie w okolicach Zawiercia. Wówczas podszedł do nich oskarżony i zapytał, czy może się przysiąść. Rozmawiali o życiu i historii. Oskarżony zaczął pytać o leżące śmieci i chciał, żeby zostały przez młodych ludzi posprzątane. Po chwili miała wywiązać się awantura. W pewnym momencie, jak wynika z aktu oskarżenia, Grzegorz P. wyciągnął nóż i ugodził 20-letniego Martina w nogę. Przeciął mu tętnicę udową. 20-latka nie udało się uratować. Dla mnie to jest po prostu człowiek, który się wyżył na moim synu. Zamordował go żywcem, powiem panu, nawet wiedział, gdzie go dźgnąć. Boże, nawet nie chcę do tego wracać myślami. Jest to jedna z najbardziej bezsensownych śmierci, z jaką jako adwokat miałem okazję się zetknąć, bo trudno uzmysłowić sobie, że można pozbawić kogoś życia z powodu pozostawionych w lesie śmieci i sprzeczki z tym związanej. Nie mieści się to tak po ludzku chyba nam wszystkim w głowie. Przed sądem oskarżony potwierdził, że problem zaczął się od zwrócenia uwagi na pozostawione śmieci, a młodzież miała zachowywać się wulgarnie i zaczepiać go. Nasza linia obrony została już przedstawiona w odpowiedzi na akt oskarżenia. Formalnie została taka złożona i nasza linia obrony to jest właśnie obrona konieczna, ewentualnie nieumyślne spowodowanie śmierci, tak? Tutaj zamiaru na pewno nie było po stronie oskarżonego zabicia. Doszło do nieszczęśliwego wypadku. Rodzina 20-letniego Martina twierdzi, że po zdarzeniu oskarżony miał podczas rekonstrukcji zdarzeń śmiać się w twarzy jej uczestnikom. Grzegorzowi P. za zabójstwo grozi nawet dożywocie.